Trochę suchego. Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Tak jak widać, pogoda dzisiaj dopisuje. Mamy dokładnie 30 grudnia, także niebawem Sylwester. Ale wiecie, trzeba troszeczkę popracować. Także dzisiaj zajmiemy się oczyszczaniem tej działeczki, którą tutaj widzicie z wierzby. Roboty jest sporo, ale myślę, że dzisiaj popracujemy może ze 2 godzinki, nie więcej, ponieważ na później zapowiadali deszcz. Także czasu mamy niewiele. Zrobimy tak, co uda się uciąć, to się uda, jeśli nie będzie padało, i nazbieram ten jeden taki kosz, który widzieliście na wcześniejszych odcinkach, to po prostu przyjadę ciągnikiem tutaj i to drzewo zabiorę. Ognisko rozpalone, aby można było zagrzać dłonie, to raz. No i popalić troszeczkę tych gałęzi dookoła, bo tutaj naprawdę jest sporo takich sucharów. Wiadomo, trzeba zadbać o czystość na tej działce. Dorzucimy trochę oliwy do ognia. No i tak jak widzicie, to jest model MS-231 i on naprawdę do takich pracy przydomowych sprawdza się. Ten 251 i większe, no to wiadomo, co się z tym wiąże, są to ciężejsze piły. Także naprawdę 231 do gospodarstwa domowego i nawet do grubszego drewna nadają się doskonale. Oh,
2-0, prawie. Ognisko nie bardzo chce się palić. O, tak myślałem, ale chociaż troszkę. Rączki zagrzejemy, szkoda, że nie mamy żadnej kiełbaski. Idzie mama, idzie Miłosz, Kuba i czarny kot.
tata dmuchnie, jeszcze będzie się palić. Duży. Tylko aby suchy był, wiesz, ten niedawno obłamany z drzewka jeszcze. Chwila oderwania od jednej roboty. No i zabieramy się za włożenie drzewa. Ponoć mrozy się szykują po minus 12, minus 13. No zobaczymy, jak to będzie. Mówi się trudno, pogoda dzisiaj mnie przechytrzyła. Także zabieram sprzęt i wracam do domu. Widzicie tą folię? Tutaj dziadek kiedyś miał foliak. Pielęgnował swoje warzywa. To też będzie trzeba posprzątać. Bo to tak leży i... A jak pięknie ognisko się wypaliło. Kurczę. Mogę przyjść podłożyć, ale no nie da się wszystkiego robić naraz. Tak jak widzicie, troszeczkę się rozpogodziło, także... Kończymy dogrywanie odcinka. Robimy mały, można powiedzieć, serwis, sprawdzenie maszyny przed rozpoczęciem pracy. No widzę, że oleju napędowego wystarczy, ponieważ to jest mała trasa. Borygo, najważniejsze chyba. Jest, widzę. Ale sobie zaświecimy jeszcze. Dokładnie sprawdzimy, do jakiego miejsca sięga. Żeberka zakryte, czyli tak jak być powinno. No, olej jest. Oczyściłem. Tam się przebijamy. Gasimy sprzęt. Opuszczamy troszeczkę skrzynię. Idziesz do dołu, czy nie chcesz iść? O ty, się buntujesz? Idzie. Ale się rozpogodziło. Popadało trochę. Co prawda jest dosyć mokro, ale przyjemnie, naprawdę przyjemnie, bo bezwiecznie. Wcześniej troszeczkę wiał wiaterek, a teraz jest tak naprawdę przyjemnie. No cóż, tylko pracować, nie? Ostatnie dni grudnia, także później złożymy sobie życzenia noworoczne. I tyle. I tak będziemy zamykać rok 2023. Jaki był, taki był, ale uważam, że było naprawdę dobrze. Wiadomo, poprzeczkę sobie trzeba jakoś tam ustawić, ale też nie ma co za wiele od siebie oczekiwać. Trzeba cieszyć się naprawdę z małych rzeczy. Bo jeśli my nie będziemy cieszyli się z małych rzeczy, no to nic nas nie będzie cieszyć. Także ta partia
nie idzie już tutaj naprzód podwórka, tylko będę ją układał z drugiej strony stodoły. Fajnie czasami posłuchać dobrych rad, uważam, że to naprawdę bardzo taka przydatna porada. Po co te drzewo ma na podwórku leżeć, także to będzie ostatni rok, później będzie ta duża hałda piachu, hałda żwiru zlikwidowana. Fajnie, ładnie rozplantowane, może tam coś się jeszcze dosadzi, może coś się postawi. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze trochę materiału mam naciętego, ale nie będę tego wrzucał na tą skrzynię, ponieważ nie mam z przodu odważników i nie wiem jak będę właśnie wyjeżdżał tam pod tą górkę. Także ten kosz pakujemy i robimy zmywkę. Taką zrobimy. Oj, co to nam się włączyło? Coś niepożądanego strasznie. Słuchajcie, tak się tworzy fajne miniatury. Trzeba znaleźć dogodne miejsce, cyknąć fotkę, ustawić na ileś tam sekund samowyzwalacz i jazda, zrobimy dychę, nie? To co, ładujemy się do ciągnika, dobra? Ale ładnie wyszło. Co o tym myślicie? Czerwień jest piękna po prostu, naprawdę. Myślałem o różnych kolorach, o zielonych, żeby zrobić mu taki oryginalny kolor, jaki miał Ursus 4011, ale nie miałem tej maski. Bardzo lubię czerwień. No i tak się stało, jak się stało. Może kiedyś jeszcze ten taki oryginalny stan przywrócimy. Kto powiedział, że nie? Próbujemy! Jak myślicie, uda się? Cofniemy delikatnie. Ciągnie przód. Szczęśliwie dojechaliśmy. No dobrze, drodzy widzowie, chyba oszczędzę wam tego oglądania, jak będę zrzucał drewno na opał, ponieważ dzisiejszy odcinek chyba troszeczkę potrwa. Także z tego miejsca chciałbym wam życzyć w nadchodzącym roku 2024 przede wszystkim dużo zdrowia, bo naprawdę mówię to po raz setny, ale uważam, że zdrowie jest najważniejsze. Jak mamy zdrowie, to resztę sobie możemy dopisać, co tylko chcemy, zapełnić scenariusz w naszym życiu. No i przede wszystkim realizacji zamierzonych marzeń i celów. No i to tyle. Pamiętajcie, że trzeba myśleć pozytywnie, bo to naprawdę trzyma nas przy życiu. Także wszystkiego dobrego wam życzę, drodzy widzowie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.